Hey guys, witam was, Mr. Games Polish w grze Willman, tak, no to gramy w kolejny, w kolejną misję, tak, Willmana. Mam zamiar jeszcze nagrać taką bardzo starą strategię, która jest taka fajna. Kiedyś ją grałem chyba przez 3 lata i wciąż mi się nie nudzi. Wczoraj tak sobie właśnie znalazłem w komputerze, nawet nie wiedziałem, że ją mam. Dobra, no to my tu jesteśmy. I bierzemy P. Wjeżdżamy na to i start misja. Tak. Okej. O jest. Tu chyba, nie wiem. Będę miał niedługo nowy mikrofon, może w ten piątek albo w niedzielę. They bought the whole cover story out of Miami. I hear you've been busy. Do much damage? Doesn't matter. Not really. Are you gonna hand me that envelope or are you gonna continue with this inquisition? What are we tracking? The package is of the highest priority. This is a potential nation breaker. Is the target in the city? Somewhere in Barcelona. The various criminal factions will be looking to get their hands on it and... Yeah, and sell it to the highest bidder. The world is full of buyers. Ale tekst mu wyjebał. Anto Gallo, wiek 36 lat. Ojej. Wiek 36 lat. Mężczyzna, narodowość Hiszpania, powiązania agencja. Anton Gallo został zwerbowany po ukończeniu studiów doktorackich na kierunku politycznych i ekonomicznych. Okazał się bardzo dobrym analitykiem. Jego zdolności uroku osobisty i ambicja bardzo szybko wyniosły go na pozycję wicedyrektora, którą pełni do dziś. Ogromne cięcia budżetów operacji w Europie sprawiły, że nawet wyżsi rangi agenci rozpoczęli działania w terenie, co tłumaczy obecność Gallo w Barcelonie. No. Mamy kolejną misję, ale szybko nam poszła ta misja. Dopiero teraz włączyłem nagrywanie, bo się strzeje. O, Murzyn! You Miguel? Better be, or the police been looking for the wrong guy all these years. You got a name? Name's Milo. I'm looking for a guy named Felipe. No problem. We got Felipe's all over Barcelona. Todos los coches. Todos, como? All the cars. Todos coches. Hijo, puta, todos los coches. Car trouble? No, I just won the lottery, all the cars I want. What the hell's it to you? Well, let's just say I fixed things. I borrowed 3 of my brother's Tavos cars. Gonna make quick money on street races. Good money for some idiota drivers. So you hired a few drivers and they ended up stealing your cars. That ain't good for business. No shit, you're a really smart guy. Tell you what. You put me together with Felipe, and leave those cars to me. First one's an Astra, in Plaza Real. Don't smash it up, I got no time to fix it, entendeu? I'll make sure the police don't follow you, you on your own with them. Lol, to jest na czas. Ale jak ja mam to niby go zatrzymać i sobie wziąć tę furę? Posram. A może ja bym go stara na to wziąć? Ja nie wiem. To się okaże. Uff!
No i co ja mam zrobić? Ulol. Ha. Jest! Jakie to było wyjebiste. I got people watching. You got the car. Maybe you're not so stupid like I thought. So, what you wait for? It, bring it back here. Don't wreck it up. O, chyba ci posarała dziewczynko. To już jak nazwa odcinek. Nawet nie zarysowałem, bitch. Motorkiem? Nie. Spierdolaj. Da się? Da się, fajnie. Da się na taranę zrobić, lol. Ale fajna to jest gra. O, popularna jakaś. Popularna. Żal. Żal mi go! Kieruję w ogóle. Chodź wyprzedził. Jest! Pierdolacz. Aha! Car. Don't waste time, but bring it back. You know, I got eyes everywhere. Remember that. You think you steal my car. Find him, Uncle. Nawet. Już zarysowałem. No, zarysowałem. Co, już tyle? Ech. You got one more car to get, Pontiac G8. It's around Raval somewhere. Oh, tak. Don't drive like some bitch jacking on our phone. We don't got much time. Tu bierzemy sobie telefon. Muszę sobie to wydalić, bo... Patrzcie sobie utalę trochę. Rozumiem. Ale tak mi się fajnie jeździ. To jest to. Bitch. Co to było? Kurwa. Co za tir? Co za chuj? No, pokaż jaki on... O, stary. Nie cierpię tych filmików zasypanych. Nie potrzebuję was. Boż japi. Nie uda mi się. Może? Będziesz tu skręć. Nie, będzie prosta. Jeszcze mam szansę. Jest, 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 jest
kup policija. Cops! They like lizards. I told you no reptiles. Good. Miguel hates reptiles. No i widzisz, jestem za dobry na to. Hej, stara. Ja. Ja już myślałem, że to tak inaczej będzie. O Jezu, Jezu, Jezu. No to jakiego ludzie widzą, że ja biorę te samochody, to czego oni nie ukradną ich? Jo, pierdolę. Jup. Jup. Ale zdziwi. Chylba. A mój... I to jest mój, ale... Ja się tryszczyłem. I don't know how wrecked my cars, man. Maybe you did okay. Maybe I'll let you work with me again sometimes. With los chulos canallas. If you're lucky. You want Felipe? Okay, with me? Lantos puto be nosing around where he maybe get something cut off he not care for. Look at the drugstore. No i dobra, misja zakończona. Przyjęcia z powietrza. Już umiem, spoko. Dobra. I tu już skończymy nasz odcinek. Miguel Delgado. Wiek 22 lata. Płeć mężczyzna. Wow. Naród hiszpańska. Narodowość hiszpańska, powiązania Julos Canalas, brat Stavo de Lago, szef Julos Canalas jest człowiekiem o zmiennej nastrojach i gwałtownej naturze, nie posiada dyplomatycznych i przywódczych zdolności swojego brata, a do tego ma reputację rozrabiaka i często doprowadza do konfrontacji z innymi gangami, co nie przysparza mu zwolnienia w gangu. Moim to Stavo dba o swojego młodszego brata i reszta woli unikać konfliktów z Miguelem. No, no, no. A tutaj mamy jakieś dodatkowe misje. Widzę. Jeszcze jedną misję. Aha, no dobra. Szczerze, to już skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Tak. Ale... Czyli spacja... LOL. Spacja to jest ten. Spacja to jest skradanie się, oczywiście. Dobra, nie będę się wykupiał. No dobra. Ja, to była gra Willman. Graliście z Mr. Games Polish. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Dobra. Jestem Mr. Games Polish. Cześć. Cześć.